Hej, kontynuujemy granie w grę Soma. Tytułem wstępu, przypominam, kierujemy Simonem Jarrettem, który odniósł kontuzję mózgu w wyniku jakiegoś wypadku samochodowego. Pojechał na tomografię, no i obudził się w zupełnie innym miejscu, w miejscu mocno upiornym, ślady krwi. No i można się domyślać, że teraz czeka nas już horror. I tutaj ja powiem tak, niektórzy, kiedy nagrywają let's play'e z horrorów, no to lubią sobie tak dowcipkować, rzucać śmieszne uwagi. Ja nie będę was wytrącał z klimatu, postaram się też nie przesadzać z nadmiernym komentowaniem. Trzeba się dać ponieść atmosferze, tak? Konsola serwisowa, włóż Omni klucz, aby uzyskać dostęp. My tego Omni klucza na razie nie mamy jeszcze. A te kombinezony, ciekawy jestem, do czego służą, czy będziemy mogli wleźć w jeden z nich. No dobra, pierwsza zagadka przed nami. Jak wydostać się z tego pomieszczenia? Bo widzimy tutaj jest czerwone oznakowanie, to znaczy, że nie można się wydostać z tego pomieszczenia. Ale widzimy, okno ma pękniętą szybę. Więc złapiemy może za gaśnicę i spróbujemy ją wybić. Udało się to zrobić. Tak, i tutaj w ten sposób chyba już będziemy mogli wrócić do pokoju drzwiami. Tak jest. Więc sobie odblokowaliśmy. Tutaj są po prostu na zewnątrz blokady na niektóre drzwi. No i teraz uwaga, bo znajdujemy się w miejscu tak w zasadzie nieznanym nam. No to ewidentnie nie jest ten szpital, do którego przyszliśmy właśnie na tomografię. Thermal plant, break room, observation tower, observation tunnel, security tech depot. To wygląda jak jakaś wielka stacja. Robot dock. Tutaj sporo jest takich pomieszczeń, w których możemy pobawić się fizyką obiektów, czyli porzucać nimi na przykład. Powyciągać, powsuwać jakieś szuflady, natomiast tak naprawdę niczego nie ma do podniesienia, niczego, co by było przedmiotem, z którym możemy cokolwiek sensownego, użytecznego zrobić. Także ja nie będę też przesadzał z tym bawieniem się obiektami. Tak, myślę, że pierwsza taka kluczowa sprawa to jest teraz dowiedzieć się, o co chodzi, gdzie my jesteśmy, znaleźć jakieś ślady życia. Upewnij się, że jesteś bezpieczny. Pierwsza pomoc. It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Pull Permaseal as many as you can. Rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. How did I do that? No właśnie, co się w zasadzie stało? Bo to jest dotknięcie, tak? Nie uruchomiliśmy tutaj niczego. Gdybyśmy coś uruchomili, chociaż niby jest tutaj jakieś odtwarzanie, więc nie wiem, czy to się po prostu odtworzyło z tego miejsca, czy przez samo dotknięcie jakichś przedmiotów, czy nasza postać ma zdolność poprzez dotknięcie wywoływać wspomnienia osób, czy rozmowy osób, które też dotykały tego czegoś. Ciekawa sprawa. Ale tak, usłyszeliśmy imię Karl, usłyszeliśmy nazwę Teta
I jakby Carl i jakaś kobieta z czymś tutaj walczyli, bo od, z jakimiś, nie wiem, potworami może, bo była mowa o odcięciu. Czekaj, o, odblokujemy sobie teraz drzwi. Kolejne pomieszczenie. I spójrzmy, jakieś zakłócenia. Czy to te roboty? Wygląda na to, że chyba te roboty powodują zakłócenia, bo kiedy się do nich zbliży... O! Tak, kiedy się do nich zbliżamy, zakłócenia narastają i one jakby się ruszały. Jest tutaj właśnie sporo robotów, natomiast jakby wszystkie były uszkodzone i nie widzimy żadnych ludzi teraz. Wygląda na to, że mamy... O! Co się dzieje? Może lepiej się schować. Mamy tu chyba jakieś inteligentne formy życia. Znaczy inteligentne formy życia i inteligentne roboty, tak? Sztuczna inteligencja, skoro one umieją mówić według tej kobiety, którą słyszeliśmy. To ostrożnie jednak. Coś się tutaj dzieje. Aha. Naciśnij Q lub E, aby wychylić się w lewo lub w prawo. To znaczy, że jakieś zagrożenie na nas czeka. Od razu usprawiedliwię się, wiecie, ja jestem graczem, który specjalizuje się w klasycznych przygodówkach. Rzadko jednak miewam okazję grać w gry zręcznościowe, w gry, w których trzeba walczyć, w których trzeba uciekać, skradać się, więc za wszelką amatorkę w tego typu akcjach z góry serdecznie was przepraszam. Wszystko jest zakutkowane, zaryglowane. O! No tak. Kłócanie zmniejsza poziom hałasu i ryzyko wykrycia. Ups, ktoś jest za drzwiami chyba. Huh. Wchodzić czy nie wchodzić? Dobra, ryzykujemy. Okej, okay, mamy tutaj Omnitool. Przyda nam się. I instrukcja chyba obsługi. OmniClutch wersja 2.5. OmniClutch jest zaawansowanym interfejsem dostępu, zarządzania oraz kontrolowania systemów skomputeryzowanych.
Wbudowana sztuczna inteligencja oferuje szeroki wachlarz zachowań i protokołów umożliwiających użytkownikowi automatyzację rutynowych akcji przy użyciu podstawowych diagramów logicznych. OmniKlucz automatycznie dostosowuje swoje programy, aby kompensować podświadome zachowania w celu minimalizacji błędów ludzkich. OmniKlucz posiada wbudowany nadajnik krótkiego zasięgu, przydatny dla prostych lub zautomatyzowanych akcji, takich jak otwieranie drzwi. Podczas wykonywania bardziej złożonych operacji OmniKlucz powinien być podłączony do stacji roboczej lub terminala. Aby ulepszyć urządzenie, wsuń operator w slot główny lub pomocniczy. Slot główny posiada standardowe złącze C1121, które pozwala na użycie większości neurochipów. Uwaga! Użycie dodatkowej sztucznej inteligencji nadpisze wbudowaną SI. Slot pomocniczy obsługuje wiele złącz chipów narzędziowych, m.in. i tutaj są A1, A2, HITT, UC. Czyli podsumowując, możemy jakieś systemy komputerowe kontrolować, zarządzać nimi dzięki temu OmniKluczowi. Również przydaje się do kontrolowania drzwi, zdaje się. Tak, takich jak otwieranie drzwi, więc może nam się przydać. No i to w zasadzie chyba tyle, co w tym miejscu można uzyskać. Jeszcze sprawdźmy, co tutaj się znajduje. Jak słyszycie, nie ma tutaj ciągle przygrywającej muzyczki, ale jest za to bardzo sugestywne udźwiękowienie z tymi momentami, kiedy coś się dzieje, kiedy to udźwiękowienie wprowadza taką atmosferę więcej niż niepokoju, ale można aż podskoczyć. Czy te drzwi nie były wcześniej zamknięte? Mam takie niejasne podejrzenia, że mogło tak być. O! Okej. Może jeszcze dalej się cofnijmy. Okej, może już jest bezpiecznie, mam nadzieję. Jeszcze nie widzieliśmy właściwie nikogo, ale po dźwiękach słyszymy, że raczej nie jesteśmy tu sami. Pytanie tylko co lub kto nam towarzyszy. Ostrożnie, bo ta para może być bardzo gorąca. Aha, a tutaj? Jakiś właz, jakieś drzwi? O, przyłożył mnie klucz. Brak dostępu, niestety. Może potrzebne nam są jakieś dodatkowe uprawnienia, jakieś rozszerzenie. Tędy też nie przejdziemy. Dobra, no to się musimy cofnąć. Musimy się cofnąć do tego naszego początkowego pomieszczenia, bo tam była konsola, jak pamiętacie. Tylko ja może nie będę jednak biegł tutaj, żeby nie narobić hałasu. Mam też szczerą nadzieję, że mój zupełny brak orientacji w terenie... Okej, tam widzę światło. Co bardzo często przeszkadza mi w grach. Że to się nie będzie dawać nam we znaki. Nie, to nie było tutaj, to było tu. Okej. Wiecie co, ja te drzwi zamknę, tak dla swojego bezpieczeństwa. No i teraz konsola serwisowa, włóż OmniKlucz. Service console Upsilon 3, including pilot seat activated. Skan systemu. Spójrzmy,
9 maja 2103 rok. Jeśli no, na to wychodzi, najprawdopodobniej to jest data. I pamiętamy teraz maile, na których był rok 2015. A to oznacza, że przenieśliśmy się 88 lat w przyszłość. Czyli Simon przespał 88 lat na fotelu do tomografii i obudził się 88 lat później w zupełnie innym miejscu. Ciekawe. Zasilanie odcięte, serwery online, zdalny dostęp zabroniony. Program niestabilny, odmowa dostępu, systemy awaryjne, pozostało 13 dni. To by trochę tłumaczyło wygląd tego miejsca, bo tu jest dużo robotów. To jest widać technika jednak bardziej sugerująca, że akcja rozgrywa się w przyszłości, właśnie być może w tym już 22 wieku. Rozwinięcie. Podmiot Simon Jarrett. A jak to nas zidentyfikowało? Bo ten omni klucz my znaleźliśmy, tak? Ale nie wiem, Mark jakoś zidentyfikował nasze linie papilarne? W jaki sposób on nas tutaj zidentyfikował? Chyba, że my siedzieliśmy w tym pomieszczeniu na fotelu, więc może w ten sposób. David Munshi jest też. 2015, tak. Toronto. Rzeczywiście, więc prawdopodobnie to chodzi o ten fotel. Omni klucz, zarządzaj chipem. Witaj ponownie, Louis Meuron Y. Twój omni klucz jest w doskonałym stanie, ale nie posiada chipu narzędziowego. Zauważ, że bez chipu twój FST kit nie będzie dostępny, włączając w to dostęp do zabezpieczeń międzystrefowych. Aby uzyskać pełne uprawnienia, proszę włożyć chip i uruchomić aktualizację. Czyli brakuje nam chipu. Tutaj to samo. Obecnie korzystasz z wbudowanej asystentka Jane. Instalacja neurochipa nadpisze asystenta i może mieć znaczny wpływ na twoje dalsze korzystanie z urządzenia. Odblokuj przybornik, zrobiliśmy to. Kurs zapoznawczy. Ha, Pathos 2 i Theta. Co to jest? Co jest jednym, co jest drugim? Trochę się pojawia takich pojęć. My jesteśmy zdezorientowani, bo praktycznie nie wiemy, gdzie jesteśmy. No, każdy, kto by się nagle obudził 88 lat po swoim ostatnim wspomnieniu, byłby zdezorientowany. No i tak, albo jesteśmy pewnie na Tecie, albo na Pathos 2 w tej chwili. To jest jakaś olbrzymia stacja i ten neurochip razem z tym chipem narzędziowym, czy jak to się nazywa, z tym omnitoolem, mogą nam pozwolić poruszać się po tej stacji, obchodzić zabezpieczenia. I tutaj jest ten chip. Spróbujmy teraz. Stan systemu to jest to samo. Tu jest to samo. Omni klucz. Teraz możemy zaktualizować chip. Aha! Jeśli go zaktualizujemy, to może te drzwi, do których nie mieliśmy dostępu. Toolchip security cipher updated. Może teraz już będziemy mieć do nich dostęp. Nie da się wrócić? Ja chciałem jeszcze przejrzeć inne rzeczy. Okej. W takim razie zabieramy nasz omni klucz. Okej, bo reszta to tylko kurs zapoznawczy.
Jeszcze przechodzimy tutaj. Fotel pilota 3Y. W toku. Aha, to będzie lecieć w kółko. Fotel pilota 3Y offline. Brak pilota. Brak pilota, stan połączenia offline. Czyli w zasadzie nie możemy tutaj nic zrobić. A, są jeszcze raporty jakieś. Raport pilota. Pilot Karl Semken. Znów Karl. Już słyszeliśmy rozmowę Karla z kimś, z jakąś panią. Wsparcie Emi Azzaro. Może to właśnie była rozmowa Karla i Emi. Pojazd Tager. Zadanie. Wymiana osłon cieplnych. Południowy wydech. Wynik sukces. Przywrócono produkcję, nie reprodukcję. Uwagi. Semken zgłosił nasilenie uczucia mdłości po misji. Diagnostyka wykazała podwyższony poziom elektromagnetyzmu w okolicy hełmu pilota, co prawdopodobnie powoduje objawy. Nie ustalono przyczyn anomalii. Uwaga. System pilotowania staje się coraz bardziej niestabilny. Każdy pracujący na nim w ciągu ostatnich kilku miesięcy narzeka na bóle głowy oraz napady mdłości. W zeszłym tygodniu Gavin był nieprzytomny przez 30 godzin po próbie sterowania grupą pomocników. To niedopuszczalne. Rozpracujemy to, ale na ten moment zawieszam użycie systemu pilotowania. To oznacza, że spadnie na nas więcej obowiązków, których wykonanie będzie musiało nastąpić z użyciem programowania lub pracy fizycznej. Nikt nie jest z tego zadowolony, więc darujcie sobie narzekanie. Jane Adams, główny zarządca. Gavin. Gavin mi się kojarzy z postacią z The Walking Dead serialu. Z postacią negatywną, ale z tych negatywnych postaci akurat z tej grupy przywódców, powiedzmy, jest taką najbardziej niejednoznaczną, nie do końca jednak negatywną postacią, ale to nie będę spoilował. W każdym razie jakoś polubiłem Gavina z The Walking Dead. No dobra, mamy ten Omnitool, mamy chip narzędziowy, więc możemy próbować sforsować te drzwi, do których wcześniej nie mieliśmy dostępu. Tutaj coś rozwaliło barierkę, bo wcześniej tutaj było przejście zablokowane. Aha, tu są te drzwi, czyli przeszliśmy skrótem. Wow. Jesteśmy na podwodnej stacji. To wszystko jest pod wodą. Super, graficznie to wygląda, wiecie co? Przypomina mi to trochę domenę z jednej z moich ulubionych gier z gry Sentinel, Strażnik Grobowca. Domenę, która się nazywała Goda. Tam też były takie tunele w podwodnej stacji, gdzie żółwiki sobie pływały na zewnątrz. No i tutaj... No, też wygląda to rewelacyjnie, moim zdaniem. Ma klimat. Nieco inny od dotychczas odwiedzanych przez nas lokacji. Elektrownia pełna obłąkanych maszyn. Tak, to była niewątpliwie rozmowa Karla i Amy. Karl Semken i Amy, zapomniałem jak się nazywa. Czy to te obłąkane roboty mieli tam odciąć? To jest ciekawe, że poznajemy historię właśnie poprzez jakby taką łączność Simona. Łączność z tymi wspomnieniami, z tymi rozmowami, które się kiedyś tutaj odbyły. Nie wiadomo, czy niedawno, czy dawno temu. Nie wiem, czy te jakieś zdolności wróciły zmienione. Nie mogą pozbyć się czarnego żelu. Zmutowane ryby wał. Ciekawe, czy to jakieś eksperymenty może doprowadziły
do tego, co się stało ze światem. Na razie można tylko sobie gdybać. Jak gdyby nic się nie zdarzyło, wszystko wygląda tak samo. Niezmienna cisza. Bo jak widzimy, ta gra się trochę... Po początku gra zmieniła się trochę na klimaty post-apo. Tak to wygląda. Uwielbiam takie lokacje w grach. No, to jest jeden mały tunel, ale jakież wrażenie robi. Mamy automatyczny zapis. Ochrona i wieża obserwacyjna. Skąd to słyszymy? Czy to coś mówi do nas? Znów zakłócenia. O! Co tutaj się stało? Cięło nam drzwi. Odejdź ode mnie. Czy to coś mówi do nas? Czy my słyszymy znów jakieś retrospekcje? Jakieś... Czyjeś rozmowy? What was that? It doesn't hurt anymore. Już nic mnie nie boli. To znaczy, że być może takie rzeczy, jeśli dotkniemy czegoś takiego, to będziemy mogli się regenerować, odnawiać naszą energię. Na razie nie mieliśmy jeszcze bezpośredniego spotkania z żadnym stworem, z czymś, co by nas atakowało, ale słyszeliśmy to. Więc możemy się spodziewać takiego zagrożenia. Och. Coś mi przycięło. Znów coś słyszymy, bo przyspiesza serce naszego bohatera. Co to za maszyny? Urządzenia różne. Tutaj nie mamy dostępu. Chyba się możemy podnieść. Hey, can you hear me? Tak, to rzeczywiście jest sztuczna inteligencja, która jakoś odczuwa to wszystko. I proszę, ten ekran jest już bardziej czytelny teraz, tak mi się wydaje. Ale dalej się nie da uruchomić. Powiem, że zamordowaliśmy robota, odłączyliśmy go od zasilania i powiedział do nas,
kobiecym głosem, byłam szczęśliwa. Dlaczego to zrobiłeś? Ale dzięki temu możemy skorzystać tutaj z tych urządzeń, sprawdzić na monitorach różne rzeczy. Aha, sekwencję rozruchową musimy przeprowadzić. Dobra, jest na zielonym pasku, więc dwójka i trójka. Okej. Online, systemy łączności. Co się tutaj dzieje? O, tutaj jest jeszcze ekran. Lizbona, Portugalia offline. Cadix, Hiszpania offline. What's happening? Hello, is there anyone there? Hey, can you hear me? I hear you. Absalon, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in the thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. No dobra, czyli musimy się dostać do jakiegoś centrum łączności. Połączyliśmy się znów z jakąś kobietą. Czyli no są tutaj żywi. Jesteśmy w strefie Y. Teraz już można wyciągnąć taki wniosek. Połączyliśmy się ze strefą Lambda. Nie dotykać wycieku żelu strukturalnego. Nie można potwierdzić efektów na wał. Problem został zgłoszony inżynier Wolczek. Dobra, stamtąd przyleźliśmy, więc zostały nam tylko jedne drzwi. Musimy się udać na górę. Ups, to chyba nie jest zbyt stabilne miejsce. Diagnostyka techniczna. No dobra. Mamy autosave, to nie wróży dobrze. Możemy zejść na dół. Do góry. Ups. Do góry też nie można, jak widać. Tam chodzi. Schowajmy się może. Tak, jakiś robot. Ach, tędy nie przejdziemy. A tędy przejdziemy też nie. Nie, tędy jednak da radę. Gdzie on jest? Tam. Okej, spokojnie. Spokojnie, póki nas nie widzi. Tutaj drzwi są. Ups, żeby nas nie zobaczył.
Okej. Okay. To żeby go ominąć, to chyba tylko tędy musimy spaść. Dobra, nie widzi nas. Dobra, chyba został na dole. Nie było lekko. Ale chyba się go pozbyliśmy, przynajmniej na jakiś czas. Dobija się do tych drzwi. Awaria? Online? Awaria? Jeden jest online. A powinno, bo czytaliśmy o Carlo Semkenie i słuchaliśmy. Ale nie wyglądało na to, że Carl jest robotem, tak jak Amy. Oni raczej mówili coś o tych robotach. My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. So, where are you, exactly? Are you for real? I'm right here. See me waiting? Look at my hands. Hey! Buddy. Okay, I'm not seeing it. I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I'm here! See? Okay. I just didn't expect you to look like that. You're really hung up on appearances, you know that? How did you hurt yourself? Not sure. Blacked out pretty bad. Can't remember how I got here. What do you remember then? I was in the pilot seat, remoting a UH. UH? A universal helper. You know, a robot like these things, but livelier. Anyway, I was just dealing with some heat shields and... That's my last clear memory. You were remote controlling a robot. We do it all the time. Robots are too unaware to deal with some stuff. Intuition doesn't grow on motherboards, you know? Did you maybe get trapped in the robot somehow? Your mind is pretty tightly wired to the helper, but... Nah, pretty far-fetched. Listen, I don't want to alarm you, but I think you might be trapped in a robot. I'm telling you, get your eyes checked. I'm right here. I see both my hands, both my feet. When you remote, all you see is like a video feed from the helper unit. Your own body is entirely out of the picture. Find someone who can help. Co tutaj się dzieje? Wygląda na to, jakby ten Carl nie zdawał sobie sprawy, że on jest uwięziony w ciele robota. To znaczy, Carl był człowiekiem, a teraz jest robotem i nie zdaje sobie z tego sprawy. Jakoś on widzi, że ma ręce, że ma nogi. Ups. Dobra. Chyba zrobiliśmy mu pewną krzywdę, trochę nieumyślnie. Nie było to moim zamiarem. Ta intensywność w tej grze jest naprawdę duża. Hmm.
To jest niestety zablokowane przejście wyżej. A może tam właśnie moglibyśmy porozmawiać z tą kobietą, której głos słyszeliśmy. Możemy się podleczyć, ale nie ma chyba takiej potrzeby. Więc zostawię to sobie na później. Zaloguj. I tutaj możemy wpisać ID. Możemy, ale nie. Tak z głowy nie wpiszemy, tak? Nie wiemy, jakie to powinno być to ID. Tam mamy przejście i tutaj mamy przejście. Kolejne pomieszczenie, w którym chyba... A! Jednak coś jest. Czyli ktoś albo coś zaatakowało chyba Carla i Amy. A to kto? Carl Semken, ID 0722. To znaczy, że Carl nie żyje. Jakoś jego świadomość została przeniesiona do tamtego robota. Tamten robot myśli, że jest Carlem. Widzi swoje ręce, widzi swoje ciało. Did you get the final backup turbos going? Everything is wired evenly. We've hedged our bets as much as we possibly can. So that's it? Enough power to run Pathos 2 until the next apocalypse. We're ready to go. I really hope we didn't mess anything up. I don't want to have to come back here again. Relax, it's over. We're going to Theta. Maybe we should seal more blocks. I don't trust the helpers to let this place run in peace. We've sealed everything. Everything from the barracks to the comm center. If anyone ever sets their foot here again, they're gonna have a hell of a time getting around. Oh. Dobra, 0722. To zapamiętajmy, to może być loginem. Nie mamy dostępu. Boję się otwierać tych drzwi, bo za nich leci woda. No i rzeczywiście, coś tam się zepsuło. Być może rzeczywiście na zewnątrz jest mnóstwo wody i to przecieka jakoś. Dobra. 0722. Trochę sobie tutaj pobiegam, bo chwilowo jest bezpiecznie. Tutaj te drzwi też są zamknięte. No i okej, zaloguję się tylko. Stan. Maksymalne obciążenie 710 miliwatów czy mega watów MV. 60% poziom produkcji. Dziennik zdarzeń. Przepalon osłona wydechu. Przegrzanie turbiny. Wstrząsy zakłócają kanał płaskowyżu. Odcięcie lambdy. Odcięcie omikronu. Całkowite odcięcie delty. Przepalona osłona wydechu. Jeszcze tutaj. Poczta.
wersje robocze, niewysłana, do Hitter Volczek, automatyzacja Ypsilonu. Szkoda, że nie ma daty. Produkcja prądu została zabezpieczona. Odcięliśmy dostęp do fabryk, aby zakład działał. Wszystkie zbędne systemy zostały wyłączone. Jeśli ktokolwiek będzie tu wracał, musi wiedzieć, że działanie regulatora napięcia wisi na włosku. Po użyciu przełącznika procesu prawdopodobnie nie uda się odwrócić. Zmywamy się stąd, Karl. Nie można nawiązać połączenia. Menedżer zasilania. Niedostateczne zasilanie. Znaleziono rozwiązanie. Zamknij jedną z podświetlonych sekcji, aby przekierować moc do centrum łączności. Dobra. Czyli którąś z tych dwóch sekcji musimy zamknąć. Magazyn. I kontrolę przepływu się da włączyć. Czyli pewnie jakieś drzwi sobie odblokowaliśmy. Na przykład tutaj. Aj. Krótkie wprowadzenie do CCRV-7 Czarna Skrzynka. Czarna Skrzynka jest precyzyjnym narzędziem stworzonym do monitorowania Twojego ogólnego stanu. Zbiera wiele danych, od temperatury ciała po aktywność fal mózgowych. Te informacje są przekazywane do jednostki zarządzającej PATOS 2, WAU, aby stacja mogła zapewnić odpowiednie warunki w każdej sytuacji. Do optymalnego działania proszę uważnie przestrzegać instrukcji autowstrzykiwacza, aby mieć pewność prawidłowej instalacji implantu. No dobra. Okej, i w tym momencie sobie zakończymy, bo już jest ponad 45 minut odcinka. Mam nadzieję, że nie będziemy mieć już nieprzyjemności z tym panem, który utknął na dole kontaktu. Ale to się okaże. Pewnie nie był to ostatni tego typu pan na naszej drodze, tak czy inaczej. Dobrze, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że gra wam się podoba, bo klimat ma naprawdę niesamowity. No i pewnie będzie narastał w kolejnych odcinkach. A na teraz to już wszystko. Do usłyszenia. Pa, pa.